Witajcie drodzy kochani. Ja w dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat asocjacji z ludźmi, a dokładnie chciałbym powiedzieć o zatruciu środowiska domowego przez osoby, które nas odwiedzają po prostu. Nas odwiedzają wujkowie, ciotki, przyjaciele niekiedy i po prostu zostawiają swoje wibracje. Niekiedy to są wibracje negatywne, zostawiają te wibracje u nas w domu. W Indiach jest taki system, że nie wpuszcza się osób postronnych do swojej sypialni. Nie wpuszcza się osób, które są z ulicy do miejsca, w którym my śpimy, przebywamy. Jeżeli już ktoś chce się z nami spotkać, może się spotkać w odpowiednim salonie. W Indiach jest specjalny salon, gdzie przychodzą goście, tam się po prostu ludzie spotykają, a po wizycie po prostu taki salon wykaza się odpowiednim kadzidłem, żeby te wszystkie wibracje po prostu oczyścić po gościach. Dlatego my musimy się po prostu od Hindusów trochę nauczyć w tym względzie, żeby po prostu żyć w miejscu, w naszym domu, gdzie są dobre wibracje naszej rodziny, naszej małżonki, naszych dzieci i umieć taki salon, ewentualnie gdzie byli goście, gdzie żeśmy robili jakieś party, jakieś przyjęcie, żeby umiejętnie taki salon po przyjęciu oczyścić. Czyli pierwszym takim faktorem to jest sprzątnięcie zastaw, czyli talerzy, wszystkiego, w naczyniach, gdzie się po prostu zjadało zupę, odpowiednie jedzenie. I potem wymycie podłóg i wykadzenie pomieszczenia odpowiednim kadzidłem, ponieważ również na podłodze zbierają się te niskie energie. Dlatego podłoga w mieszkaniach, przede wszystkim tam, gdzie mieszkamy, musi być co jakiś czas przecierana, czyszczona odpowiednim płynem czy odpowiednią wodą z płynem, by po prostu nie było tych niskich energii w naszym domu. To jest taka jakby instrukcja, by nie wpuszczać osób postronnych, których nie znamy, nie wiemy, jakie wibracje przynoszą do naszego domu, nie wiemy, na jakie wibracje bazują dane osoby, i żeby po prostu na takie osoby uważać. Ja chciałbym wam powiedzieć pewną historię. Ta historia jest dokładnie ze San Pedro, to jest koło Marbella na południu Hiszpanii, w pewnym sklepie ekologicznym. Była szafka z lustrem. I w jeden dzień przyszedł tam mężczyzna o bardzo niskich wibracjach, mieszkający na ulicy, brudny, z długimi włosami. Przyszedł, napluł na rękę i wymalował pewne symbole na tym lustrze. I zostawił to po prostu na tym lustrze. Tą swoją ślinę. No i chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że od tego czasu, kiedy to się stało, no on po prostu zostawił tam swoje demony, swoją energię zakodowaną w tym lustrze, w tym właśnie sklepie i od tego czasu po prostu wszystko zaczęło się tej pani sypać. Nie przychodzili klienci, nie miała żadnej sprzedaży. W jej życiu osobistym również pojawiły się problemy natury prywatnej. To właśnie, drodzy kochani, są osoby o bardzo negatywnych energiach, które w momencie, kiedy pojawią się w waszym domu, a wy o tym po prostu nie wiecie, mogą po prostu wam rozwalić całe wasze życie. Mogą wam rozwalić całą waszą rodzinę swoimi bardzo złymi energiami. Naprawdę w dzisiejszych czasach są ludzie, kobiety i mężczyźni, te osoby, które naprawdę mają bardzo, bardzo negatywne energie. Dlatego trzeba 100 razy pomyśleć, zanim się komuś otworzy drzwi, zanim kogoś wpuścimy do naszego domu, ponieważ nie wiadomo, jakie energie ta osoba przyniesie do naszego domu. Ja już miałem w Polsce takich kilka przypadków. Była pewna osoba, która spała u mojej znajomej. No i też przyniosła bardzo negatywne energie i też tej osobie zaczęło się wszystko sypać od tego momentu, kiedy ta kobieta złożyła wizytę. Także uczulam was na ten temat, żebyście to w sobie mogli przemyśleć i podjąć odpowiednie decyzje odnośnie tego, co mówię. Na marginesie zapraszam was do sklepu internetowego pod YouTube'em. Ja od ciebie się żegnam. Dziękuję za uwagę i do widzenia.